Witam, z tej strony Hakimodo, a dziś na warsztat idzie gra Vermintide Warhammer 40 000 End Times. Dostałem się do beta testów gry Vermintide, która jest kooperacyjną grą osadzoną w uniwersum Warhammera. Wspólnie z innymi graczami w czteroosobowej drużynie, gdzie gracze mają do wyboru jedną z pięciu klas postaci, mamy za zadanie realizować kolejne misje, walcząc ze szczuropodobnymi skavenami. Gra jest wyjątkowo dynamiczną naparzanką hack and slash, a przyjdzie nam tu głównie używać broni białej, choć do dyspozycji mamy także broń dystansową. Graficznie gra przedstawia się bardzo dobrze, kolorystyka to zdecydowanie ciemna paleta barw, ale oddająca mroczny klimat miejsc, w jakich przyjdzie nam walczyć. Ciekawym rozwiązaniem jest tu tryb wspierania się nawzajem grających. Czasami jesteśmy osaczeni przez danego przeciwnika i ktoś z pozostałej załogi musi przyjść nam z odsieczy. Podbiega i podnosi nas, pomagając wstać. Wygląda nawet ciekawie. Jeszcze lepiej rozwiązano śmierć, gdy zostaniemy pokonani. Postać na chwilę znika wtedy z gry, a tak mniej więcej po pół minuty, minucie pojawia się gdzieś na planszy, związana i czekająca na ratunek pozostałej drużyny. Widoczna jest wtedy na mapie, nie tyle na ekranie gry, jako oddalony czerwony marker i musimy po prostu przyjść i uwolnić tą postać, by dołączyła znów do drużyny. W trakcie walki oczywiście otrzymujemy obrażenia, które zadają nam przeciwnicy, a poziom zdrowia podnieść możemy za pomocą dość skąpo pojawiających się po drodze medykamentów, czyli bandaże, mikstury i tym podobne. Sama rozgrywka jest wyjątkowo dynamiczną potyczką, a wrogowie nadchodzą ze wszystkich stron. Co chwila okazuje się, że ktoś skrada się za naszymi plecami i nawet tego nie widać. Co ciekawsze, wróg potrafi za nami podążać, by zadać nam cios od tyłu. Ciekawie to wygląda, gdy obserwujemy naszego współplemieńca. Nasz członek drużyny idzie, a tu wróg za nim goni. Poziomy, na których przyjdzie nam walczyć, są dosyć przestronne, a te, z którymi ja się zetknąłem, były na tyle dobrze dopracowane, że pomimo tego już walczyliśmy z ramię z innymi graczami, którzy też najprawdopodobniej są pierwszy raz, nie gubiliśmy się w zaułkach i padliśmy naprzód, by ukończyć misję. Co do minusów gry, niewątpliwym minusem, przynajmniej jak dla mnie, jest nieco niezbalansowanie samych map. Niektóre są naprawdę rozległe i przejście danej misji zajmuje nam dosyć dużo czasu, a inne zaś pykniemy na mrugnięcie oka i nawet nie zauważymy, kiedy wypełniliśmy zlecone zadanie i misja się kończy. Następny to nieco bezsensowny respawn potworów. Potrafią się respawnować w zajętym przez nas pomieszczeniu. No niby w jakiś sposób. Rozumiem te nadbiegające z zewnątrz, przez drzwi, ale skąd w takim wypadku biorą się te za moimi plecami? Gra, w którą grałem, to wersja beta, ale chodziła dosyć stabilnie. Raz tylko wyrzuciło mnie z gry w trakcie rozgrywki, na kilka gier, które przeszedłem. Kilka razy wyrzuciło mnie po zakończeniu samej gry, przy wyświetlaniu podsumowania i wyników. Aczkolwiek misje były wtedy zaliczane, więc można powiedzieć, że działa dosyć stabilnie. Sama gra nie wyrzucała, grało się przyjemnie. Dziwne, może to poprawią i będzie to działało tak, jak powinno. Sama gra to masa przelewającej się wokół krwi, obcinanej głowy, kończyny i potwory rodem z horrorów. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to ta gra może mu się jak najbardziej spodobać. A jeśli przypadkiem jest także deratyzatorem i zajmuje się eksterminacją szkodników, to spodoba mu się podwójnie. Gra zapowiada się ciekawie i zobaczymy, co dalej z nią zrobią. Pozdrawiam!